Cześć, siemanko, witam was w nowym vlogu. Ja, słuchajcie, dzisiaj mam godzinkę 12 na zegarze, a jestem już po długim spacerze na Pogoris Kacprem z samego rana. Pomogliśmy dla Wośku, spotkaliśmy wolontariusz, bo dzisiaj jest niedziela, gdzie jakby jest finał. Także dorzuciliśmy się do skrzyneczki. Wypiłam rano tylko smoothie. Nie mamy w niedzielę cateringu, więc moje śniadanie w niedzielę jest zwykle takie dość na szybko, więc teraz po tym smoothie dojadam sobie jeszcze serkiem, no a w południe jedziemy na obiad z rodzicami, także wtedy sobie porządnie pojem. Powiem wam, że ten tydzień zapowiada się mega zwariowanie, bo jutro wyjeżdżam i wracam dopiero w niedzielę. Szykuje mi się super kampania, szykuje nam się z dziewczynami super wyjazd, także w tym vlogu wszystko wam opowiem. Przed momentem robiłam na Insta live'ika makijażowego, dlatego widzicie taką scenerię obok mnie. Jeszcze z tyłu deska do prasowania, bo też czeka mnie prasowanie. Serki Stracciatella ostatnio to moje takie guilty pleasure. Uwielbiam serki Stracciatella, homogenizowane w ostatnim czasie. I jak na nieszczęście wczoraj wieczorem zepsuła nam się zmywarka. Miałam nadzieję, że dam jej noc przerwy, wyłączę ją z kontaktu, no i jej przejdzie. Rano stanę i będzie wszystko ok, ale niestety nie. Także po prostu czeka mnie jeszcze przed wyjściem na obiad z rodzicami mycie. No, zmywarka to jest mega ułatwienie, mycie ręczne naczyń nie należy do najprzyjemniejszych. Kacer wczoraj jeszcze robił krewetki, więc tych naczyń do umycia jest cała masa, no ale cóż, biorę się za to, bo nie lubię jak talerze leżą w zlewaku, bo śmierdzą po prostu resztki jedzenia, więc chcę to zrobić jak najszybciej jeszcze przed wyjściem, żeby wrócić do domu i żeby nie zastać nieprzyjemnego zapachu. Wczoraj w ogóle byłam u fryzjera i zrobiłam sobie taki troszkę ciemniejszy odcień blondu, troszkę ciemniejszym tonerem. On będzie się wypykiwał, wiadomo, przy każdym myciu, ale tak jakoś stwierdziłam, że troszkę coś ciemniejszego na zimę zrobimy. Jedziemy już teraz na obiad. Kacper znalazł jakąś nową knajpę w ogóle, w której jeszcze nigdy nie byliśmy, w Siewierzu. Podobno bardzo dobrze oceniana przez ludzi, także zobaczymy, czy będzie smacznie. No, na miejscu spotykamy się z moją mamą, tatą i Wiką, także pędzę. Czekam już na windę, nałożyłam sobie na usta matową pomadkę wcześniej, jak widzieliście, ale mam takie suche usta, że to nie był dobry pomysł, więc teraz na tą matową kredkę nałożyłam sobie jeszcze nawilżający błyszczyk i jest o wiele lepiej. Nie wiem, jak to wygląda, ale na pewno komfort na ustach mam o wiele lepszy. Jestem już z Kacprem w samochodzie, no i mogę wam powiedzieć już oficjalnie z Kacprem, że na tą całą sesję, na tą całą kampanię jedziemy do Gdańska, więc po pierwsze, że super w ogóle, że nowy rok zaczyna się fajną kampanią, fajnym projektem, no to jeszcze cała realizacja tego jest w Gdańsku, który razem z Kacprem no, uwielbiamy, prawda? I co jeszcze chciałam powiedzieć? Kacper, ale nie jest tak, bo ja bo teraz całym aparatem tutaj widzisz, trzęsę. To drogi, to nie moje szpokoje. I oprócz tego, że to jest w Gdańsku, to jeszcze w ogóle mamy nocleg przy hotelu, w którym ostatnio spaliśmy i jesteśmy mega zadowoleni też z tej lokalizacji. No i mogę wam już zdradzić, bo oglądając tego vloga możecie też wejść na mój Instagram i zobaczyć relacje z planu, ponieważ jest to kampania z Sinseyem. Więcej nie zdradzam, ale duża rzecz, także no, ja się bardzo cieszę. Ty się cieszysz? Ja też się cieszę. Jedziemy oczywiście do Gdańska razem z Kacprem. Później Kacper zostawia mnie w Warszawie u Ewy i na kolejne 3 dni jadę już bez Kacpra z dziewczynami na wyjazd. Jesteśmy już na miejscu i w końcu nie pamiętam, czy wam powiedziałam dobrze, że jedziemy do restauracji w Zawierciu czy w Siewierzu, ale jesteśmy w Zawierciu. Bo mi się zawsze właśnie mylą te dwa miasta i idziemy do restauracji Las. Wracamy sobie już do domku, jadłam krem z pomidorów, tak jak widzieliście, i na drugie danie zamówiłam sobie spaghetti carbonara i powiem wam, że było naprawdę smacznie. Także jak jesteście z okolic Dąbrowy Sosnowca i macie niedaleko do Zawiercia, Zawiercie, Boże, mi się zawsze myli się, wiesz, z Zawierciem na okrągło, to polecamy, naprawdę było smacznie, to jest taka włoska knajpa. Nie? Ale naprawdę fajnie. Moja mama wzięła sobie też makaron z krewetkami, taki mocno pikantny, ale mega smaczny. Wyjedliście pizzę. Zgłoszono kontrolę prędkości. Kacer tutaj w janosika wklikuje, że kontrola prędkości. Także Kacer jest, słuchajcie, dobrym kolegą na drodze.
informuję tutaj wszystkich o kontrolach, więc korzystajcie z Janosika. Ale coś chciałam powiedzieć i wybiłeś mnie. Aha, że polecam, że to taka włoska knajpa i że fajnie. Wracamy teraz i rodzice nas zaprosili jeszcze na kawkę i na ciacho do siebie, także lecimy jeszcze do nich. Podjechaliśmy jeszcze do biura spakować paczki z weekendu, żeby jutro już było tego troszkę mniej i żeby zdążyć rano wysłać wszystko do kuriera, nim przyjedzie, a pewnie jeszcze dojdą paczki przez noc, przez poniedziałkowy poranek, więc zwykle właśnie jedziemy pod koniec weekendu do biura. No i pakujemy to, co się sprzedało przez weekend. Mówię oczywiście o Flowy, o naszej drogerii. No a teraz jestem już w domu, jadę windą na górę, no i czeka mnie pakowanie na cały tydzień, bo nie będzie mnie cały tydzień w domu. Muszę zabrać rzeczy, które biorę na 3 dni sesji i potem na dzień w Warszawie i kolejne 3 dni z dziewczynami. No dobra, mamy dzień wyjazdu, mamy wszystko naszykowane, naprawdę tych rzeczy jest cała masa. Biorę oczywiście ze sobą zimowce, tutaj jest cała część moich ubrań, po drugiej stronie Kacper ubrania, kosmetyki i bierzemy dwie zapasowe puste torby, do których ja przepakuję swoje brudne rzeczy po 3 dniach i do drugiej torby przepakuję Kacpra rzeczy, ponieważ Kacper wraca do domu, a później jadę z dziewczynami ponownie na nasz wyjazd, także tak to się prezentuje. No, jest naprawdę dużo rzeczy do wzięcia. Mamy aktualnie godzinę 7, ja wstałam wcześniej po 6, żeby po prostu wszystko przygotować, już się umyłam, ubrałam. No i tak naprawdę za 2,5 godziny gdzieś wyjeżdżamy, chcemy wyjechać przed 10, żeby dojechać na miejsce do Gdańska, do hotelu. Kacper chce się umyć, ogarnąć po trasie, no i później mamy kolację. Kolację z teamem Sinseya. Nie chcemy, wiecie, przyjechać na styk na samą kolację, tylko mieć jeszcze chwilę czasu, żeby się przygotować. Ja myślę, że tutaj się pomaluję, a zanim wyjedziemy, muszę jeszcze wszystko poplanować. Wszystkie publikacje, powysyłać materiał i tak dalej, także jeszcze mam troszkę takiej pracy przy komputerze. Ja na tą kolację planuję iść w tym sweterku, pod spodem w koszuli i ubiorę sobie do tego dżinsy. Na razie mam leginsy do biegania po domu, do wypakowania wszystkiego. Tak jak wam mówiłam o zmywarce wczoraj, chyba wczoraj wam mówiłam tak, że zepsuła nam się zmywarka i jeszcze z samego rana po 7 przyjechał do nas właściciel mieszkania sprawdzić, co się z nią stało. No i słuchajcie, udało mu się ją naprawić i działa! Działa! Zobaczcie, włączona. Słychać, że pracuje, także mega, że mu się udało naprawić. Nie będziemy musieli po powrocie martwić się serwisami, oddawaniem zmywarki. Nie będziemy bez zmywarki przez tam, wiecie, miesiąc czy przez ileś, bo podejrzewam, że tyle trwa oddanie na gwarancję zmywarki. Możecie dać znać, jeśli macie jakieś doświadczenia z oddawaniem do serwisów pralek, zmywarek, ale podejrzewam, że trwa to długo. Także mega, będę mieć spokojną głowę na wyjeździe, że wszystko w mieszkaniu jest jak należy i po powrocie nie będzie trzeba się po prostu męczyć i użerać zmyciem. To wiecie, śmiechy śmiechami, ale człowiek się tak przyzwyczaja do zmywarki. Ja tak dawno nie myłam stricte tylu naczyń ręcznie jak wczoraj, że no brak zmywarki brzmi nieciekawie, bardzo nieciekawie. No dobra, torby naszykowane. Kacper jeszcze prosił, żebym mu zabrała torbę na siłownię, bo może sobie skoczy na jakieś cardio w jeden dzień, więc ma jeszcze torbę. No i tak udało nam się zmieścić. Praktycznie wszystko mamy tutaj. Tutaj mamy tylko jakieś buty, ładowarki i w sumie inne drobiazgi. Załapałam się, słuchajcie, jeszcze na kuriera. Włączę muzyczkę już. I przyszły jakieś otoczki. Ta w ogóle jest mega ciężka, nie wiem co tutaj jest w środku. A, wiem co, papier. Papier do firmy. Do Flow i do Wowka, różowe bryzy papieru. Nie wiedziałam, co to takie ciężkie. Dobra, już wiadomo. A tutaj jakaś mniejsza paczuszka. Co ja tu mam? Rzęski dostałam. Ale... nie zamawiałam tego i teraz nie wiem, czy jest to w formie prezentu. Nie mam tu żadnego paragonu. A zamawiałam
Coś zupełnie innego z tej firmy. Menlasze z nickiem Kijens. Kurde, dziwna sprawa, muszę do nich wysłać wiadomość, że chyba jakaś pomyłka. Zobaczcie, dostałam kępki rzęs, a zamówiłam Secret Lifty, taśmy liftingująco-modelujące. Nie mam pojęcia, o co chodzi, muszę się ich dopytać. Powiem wam, że jestem lekko zażenowana tą sytuacją. Dodzwoniłam się do tego sklepu i mówię, jaka jest sytuacja. Chciałam te taśmy na wyjazd, dlatego jestem zła w sumie, że doszło coś zupełnie innego. I zadzwoniłam dopytać, jak to w ogóle możliwe. Tak sama prowadzę dwa sklepy i ta paczka musiała trafić do zupełnie innej osoby. Dostałam nie to, że jedną rzecz inną, na przykład pomyloną, nie wiem, bo numerek się nie zgadza szminki, tylko dostałam zupełnie inną zawartość i nawet nie mam w paczce paragonu potwierdzenia zakupu tego, co ja kupiłam, ani tego, co ten ktoś kupił w tej paczce, więc nie wiem, o co chodzi. Zadzwoniłam, pani, a okej, okay, dobrze, powiedziała coś w stylu, to się zdarza, prosimy o maila. Nie wiem, jakby dla mnie to jest dziwne, tak jak mówię, ja prowadzę dwa sklepy i takie sytuacje jak dla mnie są trochę nienormalne. Jaka to jest weryfikacja przy wysyłce tych paczek, że zachodzą takie błędy? Nie wiem. Czekam na zwrot akcji, na maila zwrotnego. Mam nadzieję, że w miarę szybko będą w stanie dosłać mi taśmy, na które czekam. Jeszcze przed wyjazdem stwierdziłam, że wypiję sobie imbirek, wypiłam sobie zupkę z cateringu i zadzwoniła nas księgowa, że musimy jeszcze podjechać, podpisać papiery, więc po prostu wszystko jak zwykle na wariata. Całe szczęście, że zadzwoniła dzisiaj, a nie jutro lub pojutrze, no bo mnie by nie było potem do końca tygodnia i nie wiem, czy ta sprawa mogłaby czekać, chyba nie, także wcinam, tak naprawdę czekam na Kacpra, zabieramy torby do bagażnika, no i jedziemy i powiem wam, że cieszę się mega na ten tydzień, bo ten tydzień cały będzie mega. 3 dni na planie tak naprawdę. Dzień w Warszawie i 3 dni z dziewczynami nad morzem. Jak wiecie, ja mega lubię polskie morze zimą, także cieszę się na maksa. Z wami się już żegnam, no bo szybko zjadam i po prostu uciekamy. Także nie mam już co wam pokazać i co opowiadać. Dzięki bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym vlogu. Buziak!